Cześć, witajcie! Ja jestem Anti, a wy jesteście na kanale AntiPJK. Udaliśmy się teraz do Tocani. Tak? Chyba tak to się będzie czytało. I tak, rozpoczęliśmy nowe DLC Krew i Wino. Żeby nie spalić, dla pewności sprawdzimy. Tak, Krew i Wino, dodatek. No i teraz będziemy poszukiwać naszą bestię. Zaraza. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. No, tutaj nic nie ma. A stąd nam się przecież potoczył. Złamane żebra, krew z uszu. Sobie mnie oberwał. Gardło zerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęk jak człowieka. Tylko kły dużo dłuższe. Oj, będzie wampir. Wampir, ale nie Kimba ani Fleta. To musiała być Bruxa. Zabity jednym uderzeniem. Jest w piwnicy. Płaszcz kobiety, którą widziałem w gospodzie. To pewnie ona jest tym wampirem. Może by się udało ją nie zabijać, byłoby super fajne. Rana od pazurów, 5 palców. Rozstaw jak na drobnej dłoni. Ślady mam. Gdzieś mamy chyba na wampiry. Nasz olejek se zastosujemy. Od łazu. Tak. I znak ink. Wprowadzał do wnętrza piwnicy. O, on się właśnie wysypał. Złamał kark, gdy spadł ze schodu. Dobra, pójdźmy tropem, najwyżej się cofniemy. Wrócony o ścianę z wielką siłą. Już jest za tą szafą. Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. Posłużył do wyłamania kraty. To ciebie widziałem w gospodzie. Wiem, czym jesteś, ale nie wiem, dlaczego zabiłaś tych ludzi. Nie chodziło przecież o głód krwi. Nie musimy walczyć. Mylisz się. Czyli musimy walczyć. Nie mogę pozwolić ci odejść. No dlaczego nie? Ja tak bardzo by się stało. Tak źle chyba.
Patrzę, że się nie doładowuje cały czas, jak tamte. Zabiła tych wszystkich ludzi, żeby dotrzeć do ciała. Co Bruksa robiła przy stole? Będzie to coś, czy nic nie będzie? Coś tu niby będzie. Napuchnięte od wody, obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Ma coś wypchnięte do gardła. Wypchany monetami. Nilfgaardzkie floreny z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, nie zgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury. Ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruksa. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary. Ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła? I wciąż płynie w niej krew. Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. No proszę. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruksa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło? I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. No, to nam się historyjka troszeczkę tutaj rozszerza. Zobaczymy, poprzednie DLC to tak średnio przypadło mi do gustu. Pewnie zdążyliście zauważyć. To mi się troszkę bardziej zapowiada, jakieś wampirki tu tego. No bardziej moje klimaty, bardziej to wiedźmińsko wygląda póki co, aczkolwiek słyszałem, że ma być sporo bandytów. Więc zobaczymy, jak to się nam tu potoczy. Także ruszamy już do księżnej. Ah!
pilnie porozmawiać z księżną. Dzieci, historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetny Palmerinie. A co z historią o rybierze i smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, tak, który walnie tak przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Mistrzu Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Różnie to bywa. Czasami wygrywają cnotliwi, a czasami łotry są w górę. Ale i tak warto być porządnym. A dlaczego, skoro to wszystko jedno? Przypomnijcie sobie opowieść Palmerina. Porządny człowiek gromadzi wokół siebie przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą. Zaś łotr może liczyć tylko na innych łotrów. Kogo lepiej mieć za przyjaciela? Człowieka cnotliwego. I mnie się tak zdaje, Geralcie. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Jaśnie oświecona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowadź. No proszę. Kto wystąpi na arenie? Nilfgaardzcy gladiatorzy? Blisko, ale niecelnie. Zresztą sam zobacz. Ktoś zamierza walczyć z Charleyem? Głupionym przez przywiązane do ogona dzwonki? Co w tym złego? Prezent od cesarza. To niebezpieczne. Dzwonki mogą nie wystarczyć. Widziałem coś podobnego na arenie w Dolnym. Rycerz pokonał Charleya z dzwonkami. Może mieli szczęście. A może dzwonki rzeczywiście wystarczą, kto wie. Tak czy owak, tylko wiedźmin ma szansę przeżyć pojedynek z Charleyem, który jest w pełni sprawny. I to nie każdy wiedźmin. No i nierozsądnie jest wpuszczać tak groźnego potwora na arenę między ludzi. Kto będzie walczył z potworem? Jo, już go poznałeś. Prawda, obiecał, że przyniesie pani swego serca trofeum. Wielka miłość wymaga wielkich poświęceń. Chodźmy. Naprawdę bardzo, bardzo elegancko wygląda to DLC, jestem pod wrażeniem. Wydaje mi się, że no, sama wizualna strona jest elegancka. No i fabularnie też może się nam tutaj nieźle to rozwinąć. Zwycięstwo na dobnej pannie Vivienne. Już się zaczęło. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki. Thank you.
musimy mu pomóc. Można się było tego spodziewać. Musisz być cicho. On ukrywa nas tylko, gdy nas słyszy. Pomysł, jak go w ogóle. Uczku będziesz chociaż troszkę. Ależ głupota. No nie wiem. Jak cię... Nie jest to łatwy stwór. Honor, wino i ojczyzno! Co tu są? Za księżą! Ale taka brzydka ta walka. Pewnie w jakimś dobrym poziomie. Byłoby to tak łatwo. Widzę, że był martwy. Nie sobie mogę pozwolić, żeby się zobaczyć w ogóle, jak ten jego atak wygląda. Nie da się tego uskoczyć. No spójrz się, no. Nie podoba mi się to, zdecydowanie. To naciąganie potwora. Yeah.
Powiem wam, no trzeba się troszkę skupić. No proszę, mamy tu nasze nowe ciuszki, od razu to przebieramy wszystko. Jeszcze nie mogłem na tą żmijkę nam tutaj doczekać. Pełen pakiet żmij mamy. Patrzcie, jak pięknie wygląda ta zbroja, jak ta pierwsza. No tego brakowało mi, powiem wam szczerze. No w moich oczach to jest strój Wiedźmina, a nie jakieś tam płaszcze, płaszczyki. No trudno, poradzimy sobie bez run. Elegancko wygląda ta zbroja. Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, pokonał Charleya! Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie! Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! Niech się nie męczy. Otwór zabity! Walka skończona! Cześć i chwała zwycięzcom! Wybacz, nie jestem już tak sprawny jak za młody. Dzielnie walczyłeś. Dziękuję za pomoc. Jon? Mało brakło. Chłopak byłby martwy. Nic. Mi... nie jest. Vivien? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. Geralt, muszę z tobą pomówić. Vivien. Później porozmawiacie. W lazarecie. Geralt, to było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem raz, raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu takie wejście. Wasza miłość, Charley jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens. W Toussaint rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. I on zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. A co z publicznością? Gdyby Charley przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt. Mimo, że doceniamy twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty i jak się niebawem okaże,
hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Potrzebny nam będzie Damian, który prowadził śledztwo do twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. Powiedz nam, czy przybyłeś sam, czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Chciałaś się widzieć z Jaskrem, nasza miłość? Nie, to znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak, głęboko żałujemy uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damian de la Tour. Wasza miłość, wiedźminie. Witaj. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary... Wiem już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Corvo Bianco. Czy to była bestia? Nie, to była Bruxa, taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Corvo Bianco. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damian, dyskusja na temat zatrudniania wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu, zostalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem. Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić cię aktem własności winnicy Corvo Bianco oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Właścicielem winnicy jesteś od teraz. W trakcie łowów przydać się kwatera, jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. To piękny gest, wasza miłość. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji od Damiena. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Crespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się.
Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Crespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol straży miejskiej znalazł go na klęczkach, opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Dillac. Po pierwszym zabójstwie na Beauclair padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych miejscowych rzezimieszków. Nawet zbiry boją się bestii? To o czym świadczy? Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Dillac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Dillac, rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczyłbym tego. Dillac prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw niemu. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan Delacroix zwykł mawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest czystą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet Della liczy krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny. Z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. Delacroix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Do kroćset. Oni byli rycerzami Toussaint. Może właśnie w tym rzecz. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem cnót. Może na to zwraca uwagę bestia. Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność pięciu cnotom, nawet jeśli... Jakim cnotom ślubują wierność rycerze Toussaint? Honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. Dlaczego pięć cnót jest tak ważnych dla rycerza? Dziwne pytanie. Wasza miłość wybaczy, jestem cudzoziemcem, który próbuje zrozumieć obce obyczaje. Wybaczamy i wyjaśniamy. Wedle legendy cnoty do naśladowania wskazała rycerzom pani jeziora. A jak było naprawdę, nie pamięta już nikt. W Toussaint wierzymy, że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami. Dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. I dlatego pasowanie na rycerza to zaślubiny honoru, mądrości, hojności, waleczności i współczucia. Może bestia rzeczywiście piętnuje upadek obyczaju. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru, pręgierz.
Zamiast mądrości, śmieszność. Zamiast hojności, mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Coś w tym jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza tę interpretację, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac Peyran? Przecież Milton znał de la Croix. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peyrac Peyran, Crespi, de la Croix, Dulac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Tworzyli drużynę? Przyjaźnili się. Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. Potem ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. To kluczowy trop do rozwiązania zagadki bestii. Wasza miłość, trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila, a on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Damien, każ przeszukać ogrody. Tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. A ty, Wiedźminie, za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Nie pozwolę na żadne morderstwo. Nie pod moim pałacem. Konie! Sprowadźcie nam konie! Wasza miłość! Co jest? Już ja ci... Księżna pani, ja... Masz, tylko nie pognieć. Naprzód! Lejże! To jedwab, uważaj! Oddawaj! No proszę, proszę, on się... Świetnie radzi sobie w siodle. On się trafiła tutaj księżna hardkorowa. Rusza akcja. Drogi! Dalej! Drogi, powiedziałam! Z jakimś obwiesiem? To część zabawy. To jest tą obwiesiem. A taką ładną mam. Taki ładny rynsztunek. Brzmi. To tutaj. Zaraz zarobię. Pośpieszmy się. Musimy zejść niżej. Tam, gdzie trwa zabawa. Uczestnicy szukają rogu jednorożca, złotej rybki i jaja Feniksa. Dzięki nim dowiedzą się, gdzie ukrył się zając, czyli Milton. My też musimy ich szukać? Nie mamy innego wyjścia. Ale czas nadal, więc złamiemy regułę. Chodź, tędy będzie szybciej. Pokażę ci, gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja jajo Feniksa. Tak będzie najszybciej.
Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. A jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zwabić. Biega o tam, spójrz. W złotej rybce i w rogu znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa. Wszystko jasne? No to bierzemy się do roboty. Ale będzie jazda, już się nie mogę doczekać na tego jednorożca. Dawaj mi tu jednorożca. Wszystko jest w porządku. Ponoć jednorożce lubią muzykę. Może jabłkiem? Albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Małeś, Gerard. No już, spokojnie. No już, spokojnie. Nie denerwuj się. Przecież tak się nie godzi! To jest jawne oszustwo! Panowie, trzeba pokazać łachudrze, gdzie raki zimują. Wszystko odbyło się zgodnie z zasadami. Tak, wygrał uczciwie. Ech, jak pech to pech! Cóż, spróbujmy zdobyć kolejną wskazówkę. Ogrody są na tyle rozległe, że konno będzie szybciej. No nie można Polski wezwać. Złota rybka powinna być dobrze widoczna. Za podwodą. Co to było? Ktoś wskoczył do wody! Można w ten sposób? Mopo, zgodne z zasadami? Kim jest ten człowiek? Ej, zaczekaj. Zatrzymaj się. To ważne. Królu Kormoranie, przynosimy ten oto dar. Racz spojrzeć na nas łaskawym okiem i otworzyć go dla nas. Miesiąc na niebie się odmieni, a ja czekałem w mej dziedzinie. Aż przyjdzie śmiałek i przyniesie prawem należną mi daninę. Kluczyk. A to chuj. Zepsuł zabawę.
Antichowi. Wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem. O, Geralt, nareszcie. Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą. Pokaż. Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Nie mam pojęcia, o co chodzi w tej zagadce. Więc bądź cicho i nie przeszkadzaj. Popatrz, jeśli weźmie się szy ze słowa szmer, kl z klekotania, a potem dołoży ar z końcówki fanfar i nia z klaskania, to wyjdzie szklarnia. Rzeczywiście. Brzmi rozsądnie. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczyk. Taki jak ten ze złotej rybki. W takim razie szybko. Na szklarni. Zaczekaj tu. Co robi? Ale szabie. Co to było? Jestem. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksa, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Nie zabijam niewinnych. Za to tych, którzy mordują. Owszem. Niedługo przestanę. Jeszcze tylko jeden raz. No i ty, jeśli nie odstąpisz. A potem co? Wyjedziesz stąd i będziesz mordował gdzie indziej? Nie. Zamierzam żyć. Długo i szczęśliwie. Chyba. Pozwolę dalej zabijać. Thank you.
ta bestia z Bruksel to też jest wampir, ale tak wyglądał na wampirowatego, nie? Siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. No proszę, się wydarzyło. Witaj, Geralt. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Wiedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałbym mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stary dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle, co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. Widzę, że lokalny seryjny zabójca się ciebie słucha. Może go przekonasz, żeby przestał mordować? Właśnie w tym celu tu przybyłem. Łatwo nie pójdzie, bo Detlaff potrafi być uparty. Ale jak zapewne pamiętasz, ja też łatwo się nie poddaję. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć, że to określili zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. To jakie według ciebie ma powody? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. A potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzysz. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci. A ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaff je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda.
Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlefa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlef. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlefa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlef lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić? Detlef nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek. Nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel, jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlef przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlef nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Mildona nie może ujść płazem. Oj, szkoda naszego Miltonka. Ja bym chciał was zachęcić do subskrypcji oraz pozostawienia łapek w górę, jak i kliknięcie dzwoneczka. Ja się z wami żegnam, to wszystko na dziś, siemanko.